wiem, co zrobiłem. Rzeczywiście. No ja mogę panu powiedzieć, bo to ministerstwo powiedziało, że nic nie zrobiliście. Panie pośle, prosił pan o kulturę, rzeczywiście, bardzo proszę kultura wypowiedzieć. Rzeczywiście może być taki problem, że na przykład niektóre uczelnie wyższe próbują dostać akredytację na studentów zagranicznych. Co zrobiłeś? Wie pan, już panu powiem, co zrobię. Proszę poczekać. Ale nie, to co zrobiliście? To zrobiłem, dokładnie tak. I rzeczywiście miałem jedną bardzo niepokojącą interwencję. Otóż ktoś zadzwonił do mojego dyrektora i w sprawie akredytacji dla uczelni, która nie działała 5 lat w Polsce, próbował wymusić właśnie pozytywną decyzję naszego ministerstwa, MSWiA. Mało tego, próbowała właśnie z tym dyrektorem spotkać się osobiście. Później próbowała spotkać się z ministrem Szefernakerem. Aż w końcu minister Szefernaker przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, może ty byś coś zrobił. Więc ja zadzwoniłem do tej pani. To była pani parlamentarzystka. Wie pan, jak się nazywała? Nazywała się Bieda. Senator PO. Ona właśnie lobbowała za tym, żebyśmy wbrew prawu dali akredytację Kijowskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Ale to nie koniec tej historii. Ale to nie koniec tej historii. Ale to nie koniec tej historii. 374 tysiące wiz może załapować. Macie wolność, jeden przypadek. Bo w tej samej sprawie przyjechał ambasador pewnego afrykańskiego państwa do MSWiA i próbował wejść do ministra Kamińskiego, lobbując za tym uniwersytetem. I co pan zrobił? Ja napisałem notatkę i przekazałem to do CBA.